Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bigos po cygańsku. Jest to danie jednogarkowe. W rondlu rozgrzewam łyżkę tłuszczu. Tu mam 40 deko zmielonej łopatki. Jedną cebulę, 1,5 papryki, 2 ogórki kiszone, 2 łyżki koncentratu i 20 deko pieczarek. Doprawimy solą i pieprzem. Na rozgrzany tłuszcz dajemy mielone mięso i należy mięso podsmażyć. Cebulę pokroimy w kosteczkę, paprykę również, ogórki w pół plasterki i pieczarki także. Podsmażamy mięso z cebulą. Mięso z cebulką mam podsmażone, dodajemy pokrojone pieczarki, paprykę i ogórki. Doprawimy solą, pieprzem, słodką papryką i będziemy dusić 30 minut pod przykrycie. Podlejemy niewielką ilością wody. Tak to wygląda, niewielka ilość wody. Doprawiamy solą, pieprzem, papryką, słodką i 30 minut pod przykryciem. Na sam koniec dodamy koncentrat pomidorowy i będziemy mieli bigos po cygańsku. Oto wygląda bigos po cygańsku. Dodajemy na końcu koncentrat pomidorowy i danie należy zagotować. I mamy szybciutkie danie jednogarnkowe, smaczne. Oto wygląda bigos po cygańsku. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Bigos po cygańsku.